tyle duża dorosła, że dam sobie spokojnie radę. A, zawsze masz wiele. Cokolwiek postanowią Applebloom, my będziemy z tobą. No pewnie. Nawet jeśli to ma wszystko zmienić w twoim życiu. Na zawsze. Na wieczność. Otóż właśnie wspólnie ustaliliśmy, że jesteś dość duża, żeby zostać sama w domu i zająć się porządkami dziś po południu. Akceptuję waszą decyzję. Sama w domu. Całkiem sama. Bez nikogo! Lekcja samodzielności. Jeszcze ciągle nie mogę w to uwierzyć. Spokojnie, mała. Wiem, że bardzo się cieszysz, ale musisz wziąć na siebie wszystkie obowiązki, a to duża odpowiedzialność. Wiem o tym. Doceniam to, że macie do mnie zaufanie i uważacie, że ze wszystkim sobie poradzę. Nie zawiodę was. No, jeśli nie chcę się spóźnić na pociąg, to muszę już jechać. Kiedy stryjenka Pineapple mówi, że masz być o określonej godzinie, to nie ma przebacz. Tylko sprawuj mi się dobrze, Applebloom. A wy uważajcie na siebie. Oboje macie przed sobą bardzo trudną trasę. Wieziecie towar do odległych i trudno dostępnych miast. Tak. Zgadza się, babciu. Tylko dlatego pozwoliłam Applebloom zostać samej w domu. Serio? O, nie o to mi chodziło, kwiatku. Tylko traktuję obowiązki starszej siostry bardzo poważnie. I dlatego przez pół nocy robiłam to. Co to jest? To taka mała lista z przypominajkami. W lodówce jest dla ciebie zupa. Nie podgrzewaj jej za bardzo i jak będzie za gorąca, to podmuchaj. Nie jedz za szybko, bo możesz dostać czkawki. Nie musisz się o mnie martwić. Świetnie sobie poradzę. Ze wszystkim. Jestem na to gotowa. Ech. Ty pewnie tak, ale mam wrażenie, że ja nie. Ale ufasz mi i wiesz, że jestem już duża i samodzielna, prawda? Tak. No dobrze. Do powodzenia. O, dobra, fajnie narka, pa! Do zobaczenia! Trzeba się, na razie. Do widzenia! Pa, dbaj o siebie! Superowe! Wybacz, Big Mac, ale nadal trochę się boję o Applebloom. Myślisz, że ona nie zrobi sobie nic złego? Nie. Och, przypomniało mi się parę rzeczy, których nie umieściłam na liście. Wiesz, nie napisałam, że gdyby chciała wyjąć łyżkę z szuflady, najpierw musi otworzyć szufladę. Ech, no dobra, może trochę przesadzam. Tak. Ale czułabym się o snopek lepiej, gdybym zajrzała do Applebloom ostatni raz. To ty jedź i zawieź towar, a ja szybko rzucę okiem i potem pojadę. Dobra. 172. Pompuj miechem powietrze, żeby nie zgasło w piecu. Jest! Sprawdź, czy kokardy i kapelusze są na swoim miejscu. Jest! Fuh, to już wszystko na liście od Applejack. A teraz, kiedy skończyłam pracę i skoro nikogo nie ma w domu, będę robić to, co chcę.
Jak zechcę słuchać muzyki, to będę. Jak zechcę czytać książkę, to będę. Jeśli zechcę wskoczyć na stół w kuchni i gadać do siebie, to mogę. Epoglom! Applejack? Wróciłam, żeby cię sprawdzić. I dobrze, że to zrobiłam. Nie zdawałam sobie sprawy, ile w tym domu jest zagrożeń. Dzięki, ale naprawdę nic mi się nie stanie. Teraz już nie, bo ja tu jestem i tu zostanę. Nie ma mowy, żebym zostawiła moją małą siostrzyczkę samą w domu bez opieki. Nie jestem mała. Potrafię się sobą zająć. A co będzie z ciastami, które miałaś zawieść? Ciasta? Ha, rodzina jest o wiele ważniejsza niż ciasta. Ale ja dam radę. A tak poza tym... To była trochę twoja wina. Tak, wiem. Nie powinnam zostawiać cię samej. Ale nie musisz się mną opiekować. Zapewniam cię, że potrafię wszystko sama zrobić. Słowo! No patrz! W lodówce jest dla ciebie porcja zupy. Co mówiłaś? Patrz na mnie! O nie! Jest gorzej niż myślałam. Ale nie martw się, Applebloom. Jestem z tobą i już nigdy nie zostawię cię samej w domu na łasce losu. I już zawsze będę przy tobie. Zawsze! Applebloom! Applebloom! Applejack trochę za bardzo się przejmuje. Ale myślę, że jej to przejdzie. Jakby co, to jestem tu. Wiem, że się o mnie troszczysz, ale nie musisz mnie tak ciągle pilnować. Jestem już bardzo samodzielna. Patrz! Ha? Hej! Kto przyczepił poduszkę do grabi? No nie wiem. Może ktoś, kto kocha swoją siostrzyczkę i nie chce, żeby zrobiła sobie kuku? Jack, patrz, jak strząsam jabłka całkiem sama i jestem pewna, że nic mi się złego nie stanie. Kręcę. Oh, zabezpieczyłaś wszystko jak przed dzidziusiem. Tak? Twoja siostra raz cię zawiodła, ale obiecuję, że to się więcej nie powtórzy. Weź przestań. Dam radę. Umiem sama się sobą zająć. A ty nie musisz mnie tak ciągle niańczyć. O, to słodkie. Doceniam to, że nie chcesz mi sprawiać kłopotu, ale nie martw się, ja zawsze będę przy tobie. Zawsze. I właśnie dlatego poprosiłam, żebyście tu szybko przyszły. Hej, Applebloom! Potrzeba ci czego? Obiad? Masaż kopyt? Może obiad z masażem kopyt? Ja to bardzo chętnie. Nie dziękuję. No dobra, to ja będę w pobliżu. Daj znać, gdybyś czegoś potrzebowała. Ach, widzicie, co się dzieje? Przechlapane. Już nigdy nie będę mogła nic zrobić sama, bo Applejack ciągle trzęsie się nade mną. Mhm. To jak możemy ci pomóc? Na moment. Mam pomysł! Jaki? Te ciasta! Wymknę się stąd i je zawiozę. Babcia mówiła, że mają jechać do jakiegoś niebezpiecznego miasta. Jeśli zrobię to sama, udowodnię Applejack, że może mieć do mnie pełne zaufanie. Jest jeden problem. Twoja siostra będzie tu wpadać i sprawdzać cię co minutę. Co znaczy, że musisz mieć plan ucieczki. O, a ja mam już fajny pomysł. Widzisz? Wygląda to tak, jakbyś ty spała. Będziemy się zmieniać we dwie. W ten sposób, jak jedna się zmęczy, to druga ją zastąpi. Niezłe, co? Wiecie co? Tak! Mam przeczucie, że to się uda.
Nareszcie siostra przyzna, że już nie musi wciąż pilnować mnie. Cicho! Nie śpiewaj teraz! Applejack tu idzie! Jeśli masz jechać, to lepiej zrób to jak najszybciej! Znaczkowali go! Do dzieła! Wszystko w porządku u ciebie, słoneczko? Szybko, do łóżka, a ja do szafy. Sweetie, nie! Masz udawać Apple Bloom. Jak mam to robić? Jesteś za bardzo widoczna. Pod kołdrę! Musiała już być tak zmęczona, że odesłała przyjaciółki i poszła spać. Taki z niej mały, delikatny kwiatuszek. Śpi dobrze, Apple Bloom. Niedługo znów do ciebie wpadnę. No to sprawdzam jeszcze raz. Potrzebujesz czegoś? A może teraz? Dodatkowy koc? Kaszlałaś? Napijesz się wody? Sprawdzam, czy wszystko dobrze. Aż miło popatrzeć, jak spokojnie śpisz. Nie bój się, co 5 sekund sprawdzam, co u ciebie. I widzę, że wszystko gra. Może nie powinnam się aż tak przejmować. Wow, Apple Bloom bardzo się z tego ucieszy. Co? Skudel? Nie. Sweetie Belle? A gdzie jest Apple Bloom? Nie ma jej tu? Gdzie ona się podziała? Zgubiła się! Zmarznięta, głodna, kichająca, potrzebuje iść do toalety! Nie martw się, my wiemy, gdzie ona jest! Tak, pojechała zawieźć twoje ciasta! Co? Nie! Czy ona nie wie, jakie to jest trudne i niebezpieczne? Może już nigdy nie zobaczy mojej małej siostrzyczki! Dobra, Rarity zaraz tu będzie i zajmie się wami. Powiedzcie mi, czy Apple Bloom zabrała ognioodporne buty? Stołek tresera lwów? Zaklinarkę do węży? Kawał twarogu? Dobrze, może jeszcze zdążę ją złapać, zanim tam dojedzie. Kiedy wyszła? Jakieś parę godzin temu. O nie! Strasznie tu ciemno na tych bagnach. Teraz przynajmniej coś widać. Radziłbym ci się nie ruszać. To jedyne bezpieczne miejsce w okolicy. Wcale nie wygląda na bezpieczne. O, w sensie bezpieczne od ognia. Tak, nie od nas. Co się dzieje? Och, czy możecie głośniej? Właśnie chciałem powiedzieć gościowi, że nie jedliśmy od paru dni. Moje rodzeństwo i ja zawsze się kłócimy o jadłospis. Oprócz ciasta. Cóż, w
bardzo mi przykro, ale muszę zawieźć te ciasta do miasta. Po drugiej stronie bagna, więc... Och, to prawdy. Nie musisz się o to martwić. Tak, właściwie to nie musisz się już niczym przejmować. Ponieważ my zjemy te pyszne szarlotki, a na deser świeżą koninkę. Co wy powiecie? Teraz, siostry, na trzy! Raz! Dwa! Trzy! Nie! A dokąd to się panna wybiera? Szczęście, wiesz? Nie wyobrażasz sobie, jak to jest mieć siostrę, która ciągle patrzy ci przez ramię. Tak naprawdę... Zacznijmy teraz słuchać mnie dla odmiany. A ja mówię, skoro nie ma ciasta, to zadowolimy się świeżym szaszłykiem. Twoje ostatnie słowa? Chciałabym, żeby moja siostra tu była. Nie bój się, Bulblom, już pędzę! Bracio! Hej! To ja miałam teraz dowodzić! Że muszę się tobą ciągle opiekować. Dobrze, że tylko tak się to skończyło. Chociaż straciłyśmy wóz i wszystkie ciasta, ale dobrze, że... O, nasz wóz! I ciasta są całe! Ty naprawdę sama je tu przywiozłaś? W ciemności? Pośród płomieni bagniska? Walcząc z potworem? Całkiem sama? No... tak. Cóż... To bardzo imponujące. Kucyk, który wykazał się taką odwagą, nie potrzebuje, żeby ktoś taki jak ja go niańczył. Ja cię kręcę! To ciasto jest jeszcze lepsze niż bagienna zapiekanka mamusi. Mamusiu, nie smuć się!
Ale pamiętajcie, nawet byście nie powąchali tych ciast, gdyby nie moja siostra. I moja siostra! Ale to i tak nie zmienia faktu, że wypuszczenie się w pojedynkę z tym wozem to było kompletne szaleństwo. Tak, wiem. Och, zobaczysz, że babcia Smith da ci miesiąc szlabanu za ucieczkę. A jeśli Big Mac, babcia Smith i ja znów będziemy musieli wyjechać z domu, to ja z całym zaufaniem zostawię cię w domu samą bez mojej opieki. Wiesz, myślę, że trochę przesadziłam z tą troską o ciebie. I gdybyś nie zrobiła tego, co zrobiłaś, to może bym tego nigdy nie zrozumiała. Tak! I to jest ten rodzaj opieki nade mną, który pasuje mi najbardziej ze wszystkich. To zgoda? Między nami jest zawsze zgoda.